Większość osób, słysząc o ray tracingu, tylko wzrusza ramionami. Co? Ray tracing? To jest jakaś nowa postać ze Star Warsów? Nie słyszałem. I fakt, do tej pory lwia część gier, które wspierały technologię śledzenia promieni, były istnymi GPU killerami. Dla wielu osób jednak zakup RTX-a, przykładowo takiego jak Inno 3D RTX 2060 Super, będzie jednak wyborem naturalnym, ponieważ to jest jedna z najlepszych kart w swojej cenie, jeżeli chodzi o stosunek, no właśnie, tej ceny do wydajności. A zatem skoro już takiego RTX-a mamy, to zobaczmy, co możemy z nim zrobić. No z całą pewnością możemy na niej po prostu zagrać, wszak to karta graficzna, co innego mielibyśmy z nią zrobić. Chociaż w sumie jest jeszcze kilka innych możliwości. Testy rozpocząłem z przytupem. Call of Duty Modern Warfare Warzone, a jakże. Nie mogło jej zabraknąć w testach. Wyniki, jak dla mnie, bardzo dobre. Generalnie wszystko poza cieniami ustawione było na ultra i w miejscu testowym odnotowaliśmy ponad 110 klatek średnio. Zaczyna się dobrze, idziemy dalej. Shadow of the Tomb Raider wprawdzie przecierał jedynie szlaki ray tracingowi i wspiera jedynie pierwszą generację DLSS, jednak już w tej grze da się dostrzec bardzo miłe dla oka efekty, zarezerwowane tylko dla posiadaczy RTX-ów. W miejscu testowym, na detalach wysokich, z wszelkimi opcjami RT na maksa, notujemy zatem eleganckie 70 klatek średnio. Z kolei najbardziej zaawansowanym ray tracingowym benchmarkiem dla naszego duetu jest Control. Gra bardzo specyficzna, mroczna, z rewelacyjnym systemem walki, choć dosyć nużącą fabułą. Ale do rzeczy. Tytuł działa płynnie z wszelkimi ustawieniami graficznymi na maksa, w tym oczywiście ray tracingiem, a sama średnia klatek utrzymuje się blisko 60 ramek. Oczywiście te wyniki są uzyskiwane wraz z włączonym DLSS, ale o tym nieco później. Assassin's Creed Odyssey to już typowy benchmark nie tyle dla karty graficznej, ale również dla procesora. Trochę się bałem wypuszczać Ziona bez turbo unlocka na tak głęboką wodę, jaką jest procesor lubny Assassin, ale ku memu zdziwieniu gra z zakapturzonym jegomościem nie zamordowała Zenka, a i RTX pokazał klasę, dając nam wyniki w mieście na poziomie ponad 70 klatek z wszelkimi opcjami graficznymi ustawionymi na fulla. No tego się nie spodziewałem. Benchmark RDR2 to powrót do katowania karty graficznej. Detale optymalne, czyli miks ustawień wysokich, średnich i niskich, pozwolił na uzyskanie ponad 80 klatek. Można więc pociągnąć suwaki w górę bez obaw o utratę płynności. Far Cry 5 to kolejny benchmark skierowany typowo w stronę procesora. Wyniki są w porządku, gra działa płynnie i okej, może do 70 klatek nie robi wielkiego wrażenia, ale hej, ten Xeon pracuje bez odblokowanego turbo, pamiętajmy o tym. Jak już pewnie zauważyliście, do pary z naszym RTX-em użyłem Xeona. I to nie byle jakiego, bo modelu 2673V3, a więc tak dokładnie tego, który ma 12 rdzeni, 24 wątki i przy tym wszystkim wspiera pamięci DDR3 oraz DDR4. Natomiast ja stwierdziłem, że nie będę maksował jego wyników w tym jeszcze teście. Damy się tutaj wykazać samej NVIDII. Natomiast użyłem do właśnie pary z Xeonem kości DDR4 i to nie byle jakich, bo Corsarzy Vengeance RGB Pro z zegarem teoretycznie 3200 MHz, ale w praktyce, jak wiemy, X99 chińskie plus Xeon to tylko w praktyce 2133 MHz, ale przynajmniej zjechałem z CL-kami z nominalnych 17 do 13 i to już trochę ratuje sytuację, bo kości faktycznie spisują się świetnie, a przy tym wszystkim jeszcze, moi drodzy, wyglądają jak naprawdę prawdziwy kocur w tej obudowie, bo mamy piękną białą płytę, znaczy tą piękną białą płytę, w sensie płyta jest w kolorze białym, ma białe wstawki, jeszcze tylko białe ramy z podświetleniem LED, no to naprawdę wygląda zacnie, powiem wam, naprawdę, naprawdę jest to warte odpuszczenia sobie tego Quad Channel, no serio. Wracając jednak do tematu, Wolfenstein 2 do New Colossus nie mogłem się dogadać z nakładką Afterburnera, więc klatki zmierzyłem jedynie licznikiem Steama. Tak czy siak plus 150 fpsów to na tyle dużo, iż wierzę, że naprawdę przy bardziej zasobożernych lokacjach płynność będzie utrzymywana na dobrym poziomie. Tym bardziej, że grę testowałem na ustawieniach maksymalnych. Jednak prawdziwym killerem wydajności nie była żadna z poprzednich gier, a Minecraft, moi drodzy. Tak, ten Minecraft. Choć może jednak nie do końca ten, bo wersja z RTX.
pewnością obiło wam się o uszy, że Microsoft zrobił z tej leciwej gry o właściwie żadnych wymaganiach dla komputera prawdziwy benchmark dla kart graficznych serii RTX. Śledzenie promieni stoi w tej grze bowiem na tak wysokim poziomie, że ten praktycznie 10-letni już tytuł po dodaniu wcześniej wspomnianych elementów oprawy graficznej zmienił się nie do poznania. To wręcz jak zupełnie inna gra. Jednakże sam ray tracing, przynajmniej póki co, nie może obyć się bez drugiej niezwykle ważnej technologii, którą wprowadziła Nvidia na rynek wraz z premierą RTX-ów, czyli Deep Learning Super Sampling. Mówiąc bardziej po polsku, głębokie uczenie, superpróbkowanie? Dokładnie tak. DLSS to zaawansowany algorytm bazujący na sztucznej inteligencji, który w czasie rzeczywistym zajmuje się choćby skalowaniem obrazu czy wygładzaniem krawędzi tak, abyśmy my gracze otrzymywali jak najlepszą jakość obrazu bez strat na wydajności. Można by zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie DLSS, to Minecraft RTX czy nawet Control miałby problem z utrzymaniem stabilnych 60 klatek. Zobaczcie zresztą sami. Oto dwa ujęcia. Ta sama perspektywa, jednak po jednej stronie ekranu gra z włączonym DLSS, a po drugiej bez. Czy jesteście w stanie zauważyć różnicę? Okej, sam YouTube, jak i render tego filmu miały wpływ na oczywiście efekt końcowy i te różnice mogą się zacierać, ale mogę wam zagwarantować, że podczas rozgrywki naprawdę ciężko dostrzec różnicę. Czy to jednak dobrze? Bardzo dobrze, ponieważ oznacza to, że DLSS faktycznie działa i w efekcie my nie widzimy różnicy w jakości obrazu, za to otrzymujemy darmowe kilka, a nawet kilkanaście klatek więcej, w zależności od gry i lokacji testowej. Okej, zatem pograliśmy, zabawa była przednia, więc pewnie niektórzy z was pomyślą, że fajnie by to było udostępnić jeszcze innym, na przykład w formie streama. I to się bardzo dobrze składa, ponieważ Nvidia oferuje jeszcze kodek NVENC, dzięki któremu możecie streamować wprost z karty graficznej. A dzięki temu zaoszczędzicie zasoby procesora, czyli uniknięcie ewentualnych przecięć, spadków, FPS-ów itd. A sam kodek będzie odwalał, że tak powiem, brudną robotę, no poniekąd i za procesor, i za kartę, ponieważ działa on jeszcze tak jakby trzecim torem, nie zajmując generalnie zbytnio wydajności ani karcie, ani procesorowi, czyli wilk syty wsacała. No dobrze, tyle w teorii, a w praktyce? Stwierdziłem, że skoro mam procesor 12-rdzeniowy, to raczej nie powinienem mieć problemów z utrzymaniem wysokiej wydajności w grach, streamując jednocześnie. I faktycznie, nie myliłem się. 1080p, 30 klatek i nadal gra trzyma pułap ponad 100 FPS-ów w miejscu testowym. Kiedy jednak przełączymy się na NVENC, czyli dedykowany kodek streamingu wideo zaimplementowany w kartach Nvidia, to okaże się, że być może sama liczba klatek nie zmieniła się, jednak wartość 1% najniższych klatek jest wyższa o 10 FPS-ów. A co to oznacza? Że w praktyce będziemy widzieć mniej spadków animacji i mówiąc w skrócie, gra nie będzie dostawała czkawki. A zatem wniosek? Jeśli macie potężny procesor z dużą liczbą rdzeni i wątków. Jasne, kilka klatek w tą czy w tamtą wam nie zrobi różnicy. Jeśli jednak macie kartę graficzną Nvidia lub planujecie jej zakup i ewentualne streamy, to zdecydowanie lepiej jest powierzyć streama właśnie jej. A zaoszczędzoną kasę na procku możecie dołożyć do większej ilości RAM czy czego tamkolwiek innego chcecie. Zatem tak, moi drodzy, prezentuje się w całej swojej okazałości Inno 3D RTX 2060 Super w wersji gaming, który to nie jest najtańszym z RTX-u 2060 Super, rzecz jasna, ale jeżeli chodzi o samą jakość wykonania tej karty oraz oczywiście o jej możliwości, to naprawdę stoją one na bardzo wysokim poziomie. No zresztą nie oszukujmy się, karta z tej półki cenowej o takim wyglądzie i o takim gabarycie no musi po prostu dawać radę. Przede wszystkim cieszy mnie jeszcze fakt, że karta bardzo fajnie współpracuje z naszym Xeonem i chociaż fakt ten ją trochę ogranicza, to jednak sam nadrabia swoimi rdzeniami i wątkami, no a RTX to wiadomo, że to jest na tyle wydajny bydler, że sobie poradzi z każdym procesorem, a przede wszystkim nie jest to karta od czerwonych, więc same sterowniki nie zabijają naszego Xeona tam, gdzie po prostu zegar no, mógłby, krótko mówiąc, nie domagać. Moi drodzy, gdybyście byli zainteresowani samą pamięcią, czy to kartą, czy płytą główną, czy procesorem, czy czymkolwiek jeszcze innym, to wszystkie linki macie do produktu w opisie tego filmu, tam sobie koniecznie zawsze zaglądajcie. Łącznie z całą specyfikacją bardzo szczegółową, czego użyłem i tak dalej, to się dokładnie w tym stapie testowym dzisiaj znalazło. A tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i nie martwcie się, bo jeszcze testy tej płyty głównej z tym procesorem, z pamięciami DDR3 oraz DDR4 w układach Dual Channel oraz Quad Channel będą w kolejnych testach na moim kanale. I to myślę, że szybciej niż myślicie. Także tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.